Dzień dobry, dziś jesteśmy w Gogolinie i rozmawiamy o tym, jak wygląda planowanie przestrzenne w małych miejscowościach i na wsiach. Będę dyskutował o tym temacie z Bernadetą Janik, która pracuje w lokalnym urzędzie miejskim. Cześć Bernadeto. Cześć. Pierwsza rzecz, o którą chciałbym Ciebie zapytać, to taka kwestia na rozluźnienie. Powiedz, jak wyglądał Twój początek pracy w samorządzie? Bo pojawiła się młoda, zdolna, ambitna urbanistka w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w 2012 roku, prawda? Tak. I co się wtedy działo? Było mnóstwo stresu. Mnóstwo stresu? Mnóstwo. Dlaczego? Co innego jest teoria, co innego praktyka. Mówiono nam, jak wygląda praca w urzędzie. Na studiach wiele przedmiotów było związane z pracą typowo administracyjną, ale okazało się, że rzeczywistość jest całkowicie inna. Okazało się, że zakres obowiązków jest dużo szerszy, że zajmujemy się nie tylko planowaniem przestrzennym, ale ochroną środowiska w tym samym wydziale. Ochroną środowiska, sieciami, kanalizacją sanitarną, wodociągową, mieszkaniówką, samymi nieruchomościami, drogami. Tak naprawdę zakres tematyki był bardzo duży. Przykładem może być sytuacja na samym początku mojej pracy, kiedy to sama siedziałam w pokoju i przyszedł petent i on z drzwi mi pyta, to znaczy informuje mnie, że chciałby wysterylizować kotka. I tak patrzę na tego pana, patrzę i mówię, to musi pan pójść do weterynarza. Nie byłam świadoma, że sterylizacja bezdomnych kotów również leży w gestii urzędu i po prostu odpowiedzi udzieliłam takiej typowo życiowej. Ale rzeczywiście wyszło komicznie. W jaki sposób poczułaś klimat urzędu i klimat pracy w samorządzie? Miałam chyba bardzo ułatwioną sprawę z powodu tego, że mam bardzo fajnych współpracowników. Nie było takiej sytuacji, że byłam jakaś obca. Od razu mnie przyjęli jak swoją. Teraz już troszeczkę to się zmieniło, ale wcześniej pracowałam z samymi mężczyznami, którzy mają bardzo techniczne podejście do pracy. Ja też takie miałam i to mi bardzo odpowiadało. Bardzo łatwo, bardzo konkretnie się z nimi rozmawiało, bardzo łatwo potrafiłam się z nimi zrozumieć. No i to, że w każdej jednej kwestii potrafili mi bardzo pomóc, bo pytań oczywiście się mnożyło, było mnóstwo, a odpowiedzi, no uczymy się całe życie, tak? Odpowiedzi trzeba było szukać i na szczęście nie musiałam daleko. I przez te 6 lat ten zgrany zespół prowadzi politykę przestrzenną Gogolina. I w tym okresie pokryliście planami miejscowymi bardzo dużą część, no, dużej ilości miejscowości. W związku z tym od 2015 roku nie wydajecie decyzji o warunkach zabudowy, o ile dobrze pamiętam. Pojedyncze, chyba dwie, pojedyncze. Czy trzy. Okej, czyli to są takie jednostkowe przypadki. To jak to się stało, że planami miejscowymi pokryliście, no, większość terenów, które są potencjalnie inwestycyjne? Mam wrażenie, że to przede wszystkim wynika z polityki gminy, z polityki władzy. Stwierdzamy, że ma być spójnie, ma być przestrzennie ładnie i podejmujemy decyzję o tym, żeby narzucić pewne normy, pewne wytyczne, które będą się wpisywały w to, co już istnieje i będą do tego nawiązywały i będą pozwalały kształtować tą przestrzeń w taki sposób, która będzie odpowiadać mieszkańcom i będzie się dobrze komponowała z tym, co istnieje. Czy to jest tak, że obejmujecie planami miejscowymi poszczególne miejscowości, jedna za drugą, czy w jakiś inny sposób te plany? Mamy pojedyncze plany, które nie obejmują pełnych miejscowości w liniach rozgraniczających daną miejscowość. Ale teraz w momencie, kiedy aktualizujemy, już bierzemy daną wioskę, daną miejscowość w całości pod uwagę do danego planu, do danego opracowania. Wcześniej były to najczęściej tylko jednostki osadnicze. Patrzymy tylko na te tereny, które typowo były zamieszkane i zagospodarowane.
Teraz staramy się, żeby tych terenów, które potencjalnie mogą wywoływać sytuacje, warunki zabudowy i tak dalej, żeby tych terenów było jak najmniej, albo żeby nie było ich wcale. Okej. No i skoro macie tak duże pokrycie planistyczne, no to pewnie zbieracie też wnioski o zmianę planów miejscowych. Tak. Gdzie one się gromadzą? To znaczy, gdzie znajdują się takie tereny, gdzie wniosków o zmianę planu miejscowego jest najwięcej? Najczęściej są to tereny, które są przeznaczone na tereny rolnicze i że mają być po prostu albo przemysłowe, albo mieszkaniowe. Oczywiście mieszkańcy, jeżeli posiadają fragment działki, pola, chcieliby, żeby było to bardziej wartościowe, wyższe wartościowe i składają wnioski. Czyli to jest takie rozszerzanie istniejących terenów, tak jest, zabudowy? Wnioski o rozszerzanie, bo okay, często w związku z naszymi obowiązującymi przepisami, bilansami terenu nie ma możliwości poszerzenia tych terenów, ale wnioski wpływają. Ale mieszkańcy próbują. Oczywiście. A czy pojawiają się jakieś wnioski, które w Twojej ocenie no, są jakby wyjątkowo źle zaadresowane, na przykład wnioski o dopuszczenie zabudowy w środku kompleksu rolnego lub o dopuszczenie zabudowy na terenach leśnych. Czy takie rzeczy też się zdarzają w Koguninie? Tak. Tak, bardzo często. Przy czym staramy się na terenach przynajmniej leśnych pozostawić wytyczne, które wskazują jednak na zakaz zabudowy. Co dotyczy terenów rolnych, no, 90% terenów rolnych w Gogolinie to są grunty o bardzo niskiej klasie bonifikacyjnej, piątka, szóstka. Ale to, że nie są wartościowe, powiedzmy rolniczo, to nie znaczy, że mają być w całości zabudowane, tak? Bo też jakiś tam charakter przestrzeni tworzą. My jesteśmy gminą miejsko-wiejską, więc mimo, że tych gospodarstw rolnych jest mało, i mimo, że ta gleba jest niskiej klasy, no to uważam, że ta przestrzeń też nas w jakiś sposób kształtuje. Tak, dokładnie. I też unikacie negatywnych skutków rozproszenia Oczywiście. Zabudowy. Tak. A powiedz mi w takim razie, jak to się dzieje, że nowy plan miejscowy powstaje, czy zmiana planu miejscowego? Jak ten proces w Gogolinie wygląda? Mamy opracowanie raz na 4 lata, przygotowywane oceny aktualności studium i miejscowych planów. I najczęściej w tych właśnie opracowaniach wskazujemy, które plany powinny priorytetowo być zaktualizowane. I to jest jedna grupa planów, które najczęściej są jako pierwsze brane pod uwagę przy planowaniu budżetu. Druga grupa planów, które powstają, to jest grupa, dla których, oczywiście dla każdego planu powstaje analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu, ale one powstają na wniosek. Tak naprawdę dostajemy na przykład wniosek danego inwestora, który ma już na przykład bardzo dużą inwestycję i chciałby jakąś aktywność jeszcze dodatkową tam dopuścić. No to z tego powodu również można, jeżeli oczywiście ta aktywność w żaden sposób nie koliduje z tym z istniejącym zagospodarowaniem i planowanym zagospodarowaniem, a wiemy, że dzięki temu na przykład zwiększy się dwukrotnie ilość miejsc pracy, czy na przykład dzięki temu będziemy mieli, popatrzmy na naszą planowaną w najbliższym czasie obwodnicę, że będziemy mieli lepszy dojazd do terenów inwestycyjnych, to wtedy też się, też przystępujemy do analizy zasadności przystąpienia do takiego planu i najczęściej taki plan dodatkowo, oprócz tych takich stałych planów, które są już w terminarzu umięte, to dodatkowo te plany się też robi. A ta druga kwestia jest bardzo zrozumiała. To w końcu też dbanie o taki potencjał ekonomiczny gminy. A w przypadku tej pierwszej grupy planów chciałbym dopytać taką kwestię. Co decyduje o tym, że plan jest priorytetowy? Bo powiedziałaś o tym, że tworzycie grupę planów miejscowych, których sporządzenie jest wartościowe, potrzebne. To co o tym decyduje? Jakie czynniki wskazują na to, że plan jest tym priorytetem urbanistycznym? Mamy jeszcze plany miejscowe, które powstały w oparciu o ustawę z 1994 o zagospodarowaniu przestrzennym, czyli są nieaktualne w całości. Nie posiadają tam wytycznych, które powinny być zawarte w miejscowym planie, czyli to jest konieczne do ujęcia w nowych planach. No, to jest pierwszy czynnik. Mamy powiedzmy 3-4 takie plany. Drugą rzecz, na którą patrzymy, to jest ilość wniosków mieszkańców dotyczących danych terenów. Czyli jeżeli ja mam 4 miejscowe plany, a tylko do jednego wpłynęło 20 wniosków, no to jest jasne, że będę zmieniać ten plan, który
do którego najwięcej wniosków wpłynęło, bo najwięcej rzeczy tam się ma dziać, więc jak najbardziej aktualne te zapisy planu powinny być. Patrzymy też na ilość inwestycji, które są realizowane, czyli pozwolenia na budowę, czy oddania do użytkowania już budynków. Jeżeli jest bardzo dużo w danym miejscowości zmian przestrzennych, no to automatycznie też wiadomo, że musimy ją, tą przestrzeń przeanalizować od początku i zmienić zapisy planu. Czyli to jest taki wieloaspektowy monitoring urbanistyczny, no tak. Monitorowanie sytuacji bieżącej w gminie. No tak. I okej, okay, i gdy już przystąpicie do planu miejscowego, to ty przejmujesz kontrolę nad procedurą planistyczną. Jak wygląda ten początek pracy? To znaczy, mogę powiedzieć, że ja mam bardzo, bardzo duże wsparcie moich przełożonych, bo jeżeli wskazuję, że zauważam sytuację, w której, że dana aktualizacja miejscowego planu przydałaby się, najczęściej to wygląda tak, że ja się kontaktuję z moim przełożonym, przekazuję informacje, tu oczywiście wyjaśniam, dlaczego tak jest, i najczęściej dostaję zielone światło, czyli najczęściej od razu pełne wsparcie jest co do tego, że taką procedurę należałoby przeprowadzić. Uchwała jest podjęta. Trafia wszystko do ciebie. Trafia wszystko do mnie. I nawiązujemy współpracę z urbanistą. Mamy grupę urbanistów raczej stałych, z którymi współpracujemy. Ja wiem, że to różnie może wyglądać, ale faktem jest, że osoby, które najlepiej znają gminę, najlepiej ją zaprojektują. Czyli jeżeli ja pochodzę z gminy Gogolin, jestem mieszkanką Gogolina, rozmawiam z tymi mieszkańcami, przybywam w tej przestrzeni, widzę błędy tej przestrzeni, widzę, co można by było poprawić, no to dobrze znam to miasto czy tą gminę, to mi się łatwiej tutaj projektuje. Jeżeli wiem, że zlecam opracowanie miejscowego planu urbaniście, który jest z Pomorza, który nigdy w Gogolinie nie był, to zaczyna być, no jest to problematyczne. Ja wiem, że on w krótkim czasie, który najczęściej się krótki czas mimo wszystko na etap projektowy poświęca, w tym krótkim czasie nie jest w stanie poznać wszystkich aspektów Gogolina. Najczęściej zlecamy opracowania miejscowych planów stałym urbanistą, tym samym zdarza się, na przykład mamy tereny górnicze, bo to jest bardzo specyficzny teren naszej gminy, mamy tereny górnicze i dla tych terenów opracowują najczęściej plany osoby związane mimo wszystko z geologią i górnictwem, bo to, co jest bardzo wąską dziedziną, specjalizacją. Tak. Więc tutaj robimy na pewno wyjątek co do tego, czy ktoś zna tę naszą gminę bardzo dobrze, czy nie. Okej, okay, czyli jeżeli mielibyśmy zebrać takie warunki przesądzające o tym, że współpraca z zewnętrzną firmą, co jest przecież w przypadku małych samorządów standardową sytuacją, czy taką powszechną, gdybyśmy mieli zebrać warunki decydujące o tym, że ta współpraca się układa harmonijnie i że daje dobry efekt, czyli prawidłowo sporządzony plan miejscowy na końcu, no to możemy wymienić to, że ta osoba zna gminę albo jest otwarta na współpracę z urzędnikami. No i kompetencje, jeżeli mówimy o jakichś tematach takich bardzo wąskich, szczegółowych, typu górnictwo. I doświadczenie też bardzo dużo daje, bardzo. Już też współpracowałam z osobami, które robiły pierwsze miejscowe plany, współpracowałam z osobami, które robiły 50. i 100. miejscowe plany. I stwierdzam z całą pewnością, że łatwiej mi się rozwiązanie szukało z osobami, które jednak dłużej pracują w zawodzie. Okej, okay, czyli jak miały większą wiedzę, więcej sytuacji mogły przewidzieć. Tak. Okej, okay, czyli wtedy już mamy ten trzeci czynnik doświadczenia urbanistycznego. Tak. Okej, okay, to jest taka ważna wskazówka dla osób, które będą nas słuchały i będą chciały się kierować wytycznymi w swojej pracy urzędniczej. No dobrze, i kiedy już procedura startuje, to masz dwie grupy partnerów, mieszkańców i instytucje i organy, które projekt planu opiniują czy uzgadniają. I pierwsza rzecz to mieszkańcy gminy, czy osoby w ogóle jakby zainteresowane inwestycjami na terenie Gogolina. Kto zazwyczaj do ciebie przychodzi? Jakie grupy mieszkańców angażują się w procedurę planistyczną? Bezpośrednio zainteresowane tym, co się dzieje z ich działką. Okay. Gorzej, jeżeli ktoś już na przykład ma wybudowany budynek
i według mnie powinien sprawdzać, co się dzieje w jego sąsiedztwie, a tego nie robi. To bardzo rzadko jest tak, że ktoś się interesuje tym, co się będzie działo w jego okolicy. Bardzo rzadko. Okej, czyli przychodzą też do ciebie osoby, które nie poznały planów inwestycyjnych na terenie gminy i teraz są nagle zaskoczone bardzo często tym, że to wszystko zaczyna się dziać. Dziać, bardzo często. Jest tak, że nasze władze lokalne bardzo pilnują, żeby mieszkańców w żaden sposób przestrzenią nie skrzywdzić. Tak? Mhm. Nie pozwalamy na bezpośrednie sąsiedztwo zakładów ciężkich z mieszkaniówką jednorodzinną czy wielorodzinną. Staramy się te dwie funkcje, czy w ogóle wrażliwe funkcje, izolować od takich, które są uciążliwe. Tak. I my staramy się to pilnować, ale jak dla mnie, według mnie, no każdy z obywateli, każdy z mieszkańców powinien sam też dopilnować tego we własnym zakresie, a rzadko to robi. Okej, i jeżeli przychodzi czas konsultacji projektu planu miejscowego, wtedy wypływają te wszystkie problemy związane z brakiem informacji takiej bieżącej. Zdarza się tak, że rzeczywiście przychodzą do nas osoby, które są bardzo niemile zaskoczone, że jak to mogło się stać, że my w nowym projekcie miejscowego planu takie coś wpisaliśmy. I zerkamy w dokument poprzedni, i jeszcze wcześniejszy. Okazuje się, że taka rzecz i takie wytyczne były też we wcześniejszych planach. Czyli te osoby budowały się w sąsiedztwie i nie miały świadomości, nie sprawdziły tego, co właściwie w sąsiedztwie się dzieje, także... Ale na udzielanie tej informacji jesteś otwarta. Oczywiście. I jak mieszkańcy przychodzą, to wtedy wyciągasz wielkie arkusze, rozkładasz. Nie, najpiękniejsze jest, jak wyciągam zwrotki, bo przed 2003 rokiem na podstawie ustawy o gospodarowaniu przestrzennym mieliśmy obowiązek każdego mieszkańca, którego dany teren dotyczy, informować pisemnie. Tak. I ja nic nie wiedziałam o tym, że coś się dzieje. Wyciągam dokumentację, takie już poszarzałe te zwrotki, przeglądam 10 tysięcy zwrotek, się pytam, czyj to podpis? No mój. Ja mówię, no to właśnie było zawiadomienie. No i ja wiem, że pismem urzędniczym jest bardzo ciężko trafić, z powołaniem się na paragrafy, jest bardzo ciężko trafić do mieszkańców. Tak samo jest z ogłoszeniami tymi typowo ustawowymi. No jest ciężko. Staramy się to robić ogłoszeniami takimi plakatowymi, staramy się to robić ogłoszeniami parafialnymi nawet. Staramy się dotrzeć do informacji na forach różnego rodzaju takich tutaj regionalnych. Nie zawsze się udaje i często właśnie jest sytuacja taka zaskoczenia, ale na szczęście wiemy, że po prostu każdy jeden plan jesteśmy w stanie zmienić w razie czego. Jesteśmy w stanie zmienić zapisy, powtórzyć etap opiniowania uzgodnień, więc... Jeżeli będzie to zasadne, potrzebne i zasadne. Oczywiście. A jeżeli już rozmawiamy o tym żargonie urzędniczym i takim hermetycznym świecie urzędników, no to wspominałem o tym, że drugim waszym partnerem, czy drugą grupą partnerów są instytucje i organy. To jest taki temat rzeka w urbanistyce, prawda? Tak. Co urbaniści piszą do tych organów, ale ciekawsze jest to, co te organy odpisują albo nie odpisują. Zazwyczaj to jest tylko wymiana korespondencji, jakieś zdawkowe informacje, ale czasami no, dzieją się ciekawe sytuacje. I jak to wygląda w Gogolinie? Na etapie wniosków nie jest jeszcze tak źle, bo wysyłamy zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia danego opracowania i okazuje się, że wnioski są takie, mam wrażenie, trochę sztampowe, ale to takie są też wytyczne nasze prawa, że mają być zasady zagospodarowania z zakresu na przykład zadań województwa polskiego i tak dalej, i tak dalej. Więc wnioski są jeszcze takie, które można przyjmować, są zgodne ze wszystkimi przepisami, zgodne z normami, jest okej. Gorzej jest, jak przychodzi czas opiniowania i uzgodnień, kiedy dostajemy na przykład brak uzgodnienia i jest na przykład 20 powodów, dlaczego tego braku uzgodnienia nie ma, a okazuje się, że powinno być to uzgodnienie, bo to nie była podstawa do braku, do stwierdzenia braku uzgodnienia. No, jest miałam parę takich sytuacji w życiu, że dosyć mocno się odbijałam od ściany, ale było też tak, że na przykład dostałam od jednego z urzędów 12 uwag do przyjęcia. Zadzwoniłam do pani, spotkałam się z panią, która pisała te uwagi. Siadłam, wytłumaczyłam, przedyskutowałam i okazało się, że z tych wszystkich uwag jedna została. A, okej. Okay. Czyli to nie jest tak, że to jest moje ostatnie zdanie, koniec, kropka, musicie się dostosować, inaczej uzgodnienia nie otrzymacie. Tylko to jest na tej zasadzie, że
Można porozmawiać, można przedyskutować, jeżeli rzeczywiście ta druga strona wytłumaczy, dlaczego tak jest, a nie inaczej, no to czyli masz jest też takie, masz też takie doświadczenia wchodzenia w dialog z bardzo często instytucjami uzgadniającymi. Bardzo często. Są bardzo, no, większość ludzi, z którymi współpracujemy, jest bardzo otwarta. No, że nie ma zimnej ściany, zasłony milczenia. nie ma. To tylko pismo, jak litery na granitowej płycie wyryte i do widzenia. Oczywiście, to znaczy ja też mogłabym w taki sam sposób odpowiadać i zacząć dyskusję, ale mi się wydaje, że taki bezpośredni kontakt często, nawet telefoniczny, nie musi być spotkania, jest często dużo łatwiejszy niż pisanie sobie pism, bo pisać potem można w nieskończoność, a jeżeli ktoś czeka na dany plan, bo chce realizować inwestycje, no to wiadomo. Tak. Każdy dzień, każdy tydzień jest na wagę złota. Okej. I kiedy przeszliśmy już przez te wszystkie etapy procedury, dobijamy do finału. Dokument trafia pod obrady rady. W jaki sposób się przygotowujesz do wystąpienia przed radnymi? Jakie materiały dla nich wcześniej wytwarzasz, przygotowujesz w wydziale? Jakie trafiają ostatecznie? Radni otrzymują projekt uchwały, ale dostają również do tego uzasadnienie tej uchwały, czyli w którym są ujęte wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone do danego opracowania. Względnie, jeżeli to jest nowe opracowanie na nowym terenie, no to jest taka synteza tych ustaleń w języku niespecjalistycznym, ale też nie takim... Nie języku prawa, bo mówimy o tym, że na przykład artykuł, tak, i że ustala się i są takie bardzo sztywne reguły. Tak. Często jest ciężko zrozumieć, trudno zrozumieć. No radni to w końcu też nie urbaniści, prawda? To też nie urbaniści. Mieszkańców. Aczkolwiek czytają zapisy, dyskutują ze mną, pytają, także jest fajnie. I to jest tak na komisji, na komisji. Radzie? Na komisji, okej. Rzadko się zdarza, że już potem na Radzie. Najczęściej wszystkie pytania, które są, czy niejasności, które są wyjaśniane na etapie komisji. Okej, czyli ty wprowadzasz do tematu, przedstawiasz, co w planie miejscowym się znajduje i potem to co się pozmieniało. Okay. Jeżeli ktoś ma pytania, to oczywiście na pytania odpowiadam, wyjaśniam, staram się wyjaśnić. I bronisz zapisów dokumentu w tej wypracowanej formie? Nie zawsze. Już się zdarzyło też, że jeden z radnych zgłosił, że dany zapis jest dosyć sztywny, że można by było w tym momencie tam część mieszkańców w jakiś sposób mogłaby poczuć by się pokrzywdzona. Przeanalizowaliśmy sytuację, okazało się, że rzeczywiście może tak być, jako że był to zapis, który... To znaczy myśmy te zapisy tak troszeczkę poluzowali, łatwiejsze zrobili, mniejsze ograniczenia dla mieszkańców, na które nie miał wpływu żaden z organów opiniujących, uzgadniających. Czyli to była wasza wola. Dokładnie. Tak? Dzięki czemu na komisji zostało to przedyskutowane. Nie musieliśmy wykładać danego dokumentu do publicznego wglądu, nie musieliśmy go uzgadniać po raz kolejny. Po prostu zmiany projektu dokumentu w tym zakresie zostały przedstawione na sesji rady i dokument został już przyjęty z tą zmianą. Także takie sytuacje też miały miejsce. Okej. I potem ten dokument, jak i wszystkie pozostałe, trafiają do wojewody. Do kontroli. Tak, do kontroli. No i to też myślę, że to jest drugi typ historii, który interesuje każdą osobę pracującą w planowaniu przestrzennym. Współpraca z organami opiniującymi, potem rozmowy z nadzorem prawnym po stronie wojewody, czy czasami z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Jakie wy macie doświadczenie w tym zakresie? Czy plany były podważane przez organy kontrolne? Tak. Ogólnie to są przeżycia życia, tak naprawdę. W momencie, kiedy cała dokumentacja trafia na biurko do wojewody opolskiego, od tego czasu dzień w dzień koczują pod biurkiem w sekretariacie naszego urzędu i jest pytanie, a ePUAP-em nic nie przyszło? jest od razu taka analiza wszystkiego, co mogłoby pójść źle i dlaczego mogłoby pójść źle. Oczywiście staramy się bezbłędnie prowadzić procedury, ale oczywistym jest też, że człowiek nie wie, czy czegoś tam nie potknął się, nie zauważył tak? Zdarzało się, że coś było nie tak, zdarzało się, że nam uchylano plany. W całości. Zdarzało się, że też w części, że jeden zapis na przykład jakiś tam został uchylony.
Ale póki co nie było tego dużo. Ja odkąd pracuję, czyli od tego 2012 roku, to około 20 paru opracowań zrobiłam. Do tej pory mieliśmy 3-4 uchylenia, także to nie jest dużo. A czy spieracie się z wojewodą w sądzie? Nie. Okej. Okay. Czyli przyjmujecie argumentację i zmieniacie dokument? Najczęściej tak. Z niektórymi rzeczami ja osobiście nie do końca się muszę zgadzać. Ale faktem jest, że jeżeli to nie jest jakaś taka bardzo mocno sporna rzecz, to czasowo lepiej wychodzi po prostu przyjęcie uchwały po raz kolejny. Niż czekanie na wyrok. A kolejna rzecz, że jeżeli na przykład jest parę wskazanych przez wojewodę parę uchybień i jedno jest zasadne, a reszta jest bezzasadnych według mnie, no to co mi da wygrana w tych bezzasadnych, jeżeli i tak będzie uchylenie podtrzymane z powodu tej jednej zasadnej, prawda? Tak, tak. I to potem kosztuje dużo czasu przede wszystkim. Oczywiście, wszystkich. Czas. Mhm. A czy mieszkańcy skarżyli się na plany miejscowe? Nigdy. Nigdy. Oto sukces bardzo duży. To znaczy plany, ogólnie mam wrażenie, że mieszkańcy dosyć z planów są zadowoleni. Zmian planów robimy dużo. Robimy tutaj, gdzie tam najwięcej wniosków wpływa, robimy często te zmiany planów. Czyli w momencie, kiedy jest opcja dopasowania, na przykład ktoś ma wpisane dla danej działki, że wytyczne, że dach powinien być dwuspadowy o kącie nachylenia 30-45 stopni. A okazuje się, że od zawsze miał 28 stopni, on chce utrzymać, teraz zmienia dach i on chce utrzymać te 28 stopni. I nie ma szans, on chce mieć dobrze w papierach, on to musi być 28 stopni i tyle. No to nie jest 2 stopnie, to nie jest zmiana bardzo duża przestrzenna. A jeżeli dodatkowo przy innych zmianach planu wprowadzimy tą zmianę, to mieszkańcy wiadomo, jak reagują, pozytywnie. Tak, tak. Więc ja myślę, że w momencie, kiedy by było duże niezadowolenie z miejscowych planów, to bym się bardziej musiała zastanawiać nad tym, jak one są pisane, w jaki sposób są pisane, jak jest kreowana ta rzeczywistość, tutaj ta przestrzeń. Ale teraz nie muszę tego robić, chociażby z powodu tego, że my naprawdę możemy zaobserwować bardzo duży rozwój Gogolina. Mnóstwo ludzi chce się tutaj przeprowadzać, mnóstwo ludzi jeździ, ogląda te osiedla, przyjeżdża do urzędu i mówi, kurczę, macie pięknie. To tylko pogratulować tej sytuacji, tak. Że tak się dzieje, bo to faktycznie jest wyjątkowa rzecz. No to na koniec jeszcze mi powiedz fajną historię ze swojego życia zawodowego, bo rozmawiamy o trudnościach, pewnych barierach związanych z procedurami planistycznymi, no ale przede wszystkim to jest pasjonująca praca, bo tak jak powiedziałeś, kreuje się rzeczywistość, w sensie kreuje się przestrzeń dzięki planom, albo zapobiega jakimś bardzo trudnym rzeczom. Nakłada się warunki na niekorzystne inwestycje, rozmawia z inwestorami, którzy takie inwestycje chcą przeprowadzić. Jaką procedurę uznajesz za najciekawszą, najbardziej wartościową dla ciebie jako urbanistki działającej w Gogolinie? Którą do tej pory przeprowadziłam, rozumiem. Jakiś przykład, tak? Tak. Chyba miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski. Dlaczego? Była bardzo ciężka. Jedno, że bardzo dużo. Jednak Kamień Śląski jest bardzo ciekawą wsią, w której jest dużo sprzecznych ze sobą funkcji, dużo nowych budynków, dużo zabytkowych budynków, układ urbanistyczny zabytkowy, budynki o szerokości 5 metrów, pole golfowe, sanatorium. Tor wyścigowy i lotnisko, w tym na lotnisku jeszcze jest obszar Natura 2000, jest zaraz na północ od tego tereny górnicze. Czyli wszystkie możliwe uwarunkowania skumulowane. Jest naprawdę ciężko, żeby ten teren zaprojektować, musieliśmy naprawdę pogodzić bardzo wiele interesów. I chyba go najcięższy temat dla mnie był, żeby ten kompromis pomiędzy tymi wszystkimi osobami znaleźć. To był taki technicznie trudny, ale społecznie również, tak? Społecznie. Przede wszystkim społecznie, bo technicznie, umówmy się, mamy pewne wytyczne prawa. Jeżeli stosujemy się do przepisów, po kolei lecimy z procedurą, nie ma aż takiego problemu.
ale jeżeli zaczyna być, że na każdym jednym etapie odbijamy się od ściany, tak, że zaczynamy opiniować i uzgadniać i już tutaj jest cały czas, że nie zaopiniujemy pozytywnie, nie uzgodnimy pozytywnie. Ja wiem, że opinii nie muszę traktować jako wiążącej, ale staram się. Staram się, żeby tam wszystko ze sobą współgrało. Nie, było bardzo trudno. I sami właściciele gruntów, też, inwestorzy? Też. Przychodzili, prosili. Prosili, dyskutowali, nie podobało się, bardzo się nie podobało, ale znaleźliśmy kompromis i nie było żadnej uwagi do tego planu. Nie było uwagi? Nie było. A już chciałem zapytać, ile było wyłożeń? Było jedno wyłożenie do tego miejscowego planu, ale na etapie projektowym było bardzo dużo dyskusji, spotkań i takich indywidualnych. W momencie, kiedy jakiś wniosek był, dzwoniłam do wnioskodawcy, przychodził wnioskodawca, rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy, żeby znaleźć jakieś optimum dla tej sytuacji i dało radę. Czyli ten etap taki konsultowania rozwiązań przesunęliście na etap projektowania tak naprawdę? Troszkę. Troszkę. Nie do końca, ale troszkę na pewno. Bo jeżeli coś było przyjęte po prostu od razu, no to też nie było potrzeby kogokolwiek wzywać i dyskutować na ten temat. Jeżeli było przyjęte w części, to jeszcze też wiadomo w zależności w jakiej części. Ale w momencie, kiedy chcieliśmy komuś odmówić w jakiś sposób, to trzeba było to przedyskutować, dlaczego tak robimy. No i rzeczywiście chyba mamy bardzo wyrozumiałych mieszkańców. I zadowolonych. Skoro zrozumieli, skoro tak. Nie było właśnie bardzo dużych protestów, to mi się wydaje, że... Że tak. Że tak. I zadowolonych z polityki przestrzennej, którą prowadzicie. Tak. Na razie tak. Tak. Na razie tak. Do utrzymania tego dobrego stanu tobie życzę. Dziękuję bardzo za rozmowę. No i mam nadzieję, że dla Państwa będzie to duża inspiracja, żeby działać w podobny sposób, podpytywać Bernadetę, jak to wygląda w Gogolinie, ponieważ jest uczestniczką naszego projektu. Odpowiada też na pytania różnych urzędników, którzy dzwonią poradzić się, dopytać o szczegóły, w jaki sposób pewne rzeczy zrobić lepiej u siebie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.